Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... to byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać! Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Nadszedł czas, żebym w końcu zrobił coś dobrego. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane! Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiad wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak się myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić! Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda! Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! Oh fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a, a to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Słuchaj. Na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Harranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę? Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Jade, czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę.
Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Jade wie, gdzie można znaleźć więcej antyzyny. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Hono! O, mam dla ciebie ekstra ofertę. Stokrane, słychać mnie w ogóle? Kto mówi? Tu Tolga i Fatin. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To nie uprzejme. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatin, oddaj mi to radio. Tylko go rozścieczysz, idioto. Zamknij się, bo cię trzasnę. Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię. Specyficzni. Pięknie. Tolga i Fatin? To wy? Jak to wykoncypowałeś? Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie namieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni, dostaniesz tętniaka. Zatrudniliśmy goryla do roboty dla szympansa. Ponoć szukałeś biegacza. Szukamy kogoś, kto powie tak, a nie, nie. Jafar ci wszystko wyjaśni. No, oczywiście, że tak. Orangutany... Cornelius nie był nawet doktorem. Spokoisz się w końcu na tyle, żeby mi powiedzieć, co się stało? Jasne, pewnie. Można spróbować. Spokój na pewno mi pomoże. Spokój rozwiąże wszystkie problemy. Nie. Zostawienie cię tu samego rozwiąże wszystkie problemy. Dobra, dobra. Czekaj. Już jestem spokojny. No więc produkuję dla Raisa te flary, co nie? Flary? W sensie sygnałowe? Nie. Ultrafioletowe. Takie flary, których nie są w stanie znieść te nocne stwory, bo w nich są promienie UV, co znaczy ultrafioletowe, naukowo mówiąc. Łapię. Flary UV. Mów dalej.
Nie ma żadnego dalej. Cały cynk został skażony fluorem. Jest do niczego. Nie mam też terpentyny, co nie byłoby problemem, gdyby nie to, że teraz wszystko jest problemem. Kiedy więc przyjdą po nie ludzie Raisa? To on ma jakichś ludzi? Myślałem, że zatrudnia tylko psychopatyczne goryle. Czego dokładnie potrzebujesz? Tylko cynk i terpentynę. Resztę mam. Najgorsze, że wszystko, czego potrzebuję, jest w magazynie kolejowym. A gość taki jak ja nie da rady tam wytrzymać 10 sekund. Jestem zaskoczony, że w ogóle jeszcze żyjesz. No, bardzo śmieszne. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Zdobędę dla ciebie składniki. Ale chcę połowę flar, jakie zdołasz z nich zrobić. Połowę? Mowy nie ma. Chyba ci pogięło. Jak chcesz, możesz mieć pół czegoś albo całe nic. Połowa twoja. Świetny deal. Szylak, to znowu ty? Znaczy, co ty tu robisz? Spokojnie, nie robię już dla Raisa. Tak w ogóle to było jednorazowe. Dla bezpieczeństwa wieży i... Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czyżby? Słuchaj, zarówno wtedy, jak i teraz robię dla Brekena. Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj kogokolwiek w wieży. No, to co jest grane? Udało nam się podsłuchać trochę radiowych rozmów ludzi Raisa. Jedna z grup znalazła coś na placu budowy. Cieszyli się jak dzieci na święta. Nie powiedzieli, co to dokładnie jest, ale sądzą, że dzięki temu uda im się rozwalić całą wieżę za jednym zamachem. Ktoś musi dowiedzieć się, co znaleźli i wykraść to im albo zniszczyć. Mów mi ktoś. Wiedziałem, że się zgodzisz. Będziemy w kontakcie. Kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Co jest w skrzyniach? Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... Cholera! Gdzie ona pobiegła?